Szczęść Boże, siostry i bracia. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. 4 listopada 2021 roku. Orędzie świętego Michała Archanioła. Ludu Boże, umiłowany Ludu Boże, jako Książę Legionów Niebieskich wzywam was, abyście należeli wszyscy do naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, błagając zarazem z szacunkiem i pokorą naszą Królową i Matkę czasów ostatecznych, o jej nieustanną ochronę. Umiłowani, to chwile trudne, bardzo trudne dla tych, którzy pragną dalej postępować w dobru. Chaos jest umożliwiany przez większość kierujących narodami, podporządkowanych możnym tego świata, którzy oddali się na służbę diabłu. Ludzkość jest zdezorientowana, jakby w tej chwili była w wieży Babel. Bracia się nie rozumieją, nawet wewnątrz tego samego domu. Postępowanie jednego całkowicie różni się od drugiego. Błogosławię tych, którzy z miłością, ufnością i nadzieją utrzymują wiarę przy Najświętszą Trójce, odnajdując w modlitwie i w braterskim oddaniu się siłę, która prowadzi was do bycia niezachwianymi w wierze. Błogosławię was w szczególny sposób, skoro rozpoznając ten czas, nie wpadacie w lęk, ani w strach, ani w rozpacz, lecz trwacie pełni ufności w Bożą opiekę, pomimo obojętności człowieka, w którym zakorzenił się duch letniości. Idźcie naprzód umocnieni dzięki zapowiedziom z nieba, które pozwalają wam poprawić się i duchowo wzrastać, by stawić czoła wszelkiej przeciwności, jaka ukaże się wam na drodze. Uważajcie o ludzkości. Siepacze diabła przyciągają was, by was zdominować, doprowadzając was do zniewolenia, przyzwyczajając was do noszenia tego, co jest prekursorem pieczęci Antychrysta, znaku bestii. Módlcie się. Ludu Boży, módlcie się za siebie nawzajem z prawdziwą miłością bratnią. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Serbię. Ból przyjdzie na tę ziemię. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Stany Zjednoczone. Uderzają w nie siły przyrody. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Syrię. To ziemia konfliktu. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się. Lato na półkuli południowej zacznie się w grudniu, co jest chaotyczne. Umiłowany Ludu Boży, gdy widzicie, że wydarzenia są coraz silniejsze, módlcie się. Módlcie się w duchu i prawdzie. Ci, którzy wzgardzili przy Najświętszą Trójcą i naszą Królową i Matką, niech się nawrócą ze skruchą, nim będzie za późno. Przygotujcie się. To pokolenie zostanie zmuszone ponownie odnaleźć w przyrodzie to, co zniszczyło, a czego będzie potrzebować, aby przetrwać. Miejcie świadomość, że na nadchodzącą chorobę skóry
geranium. Bodziszek jest szlachetną rośliną, którą możecie stosować zewnętrznie. Już nasza królowa i matka wam ją zaleciła. Człowiek w swej żądzy władzy skazi ziemię, zada śmierć bratu bez żalu czy skruchy. Będzie się cieszył ze swojej złości, a potem będzie cierpiał aż do przesytu. Umiłowany ludu Boży, nie tylko ból czeka to pokolenie, lecz także owoce, które otrzymują ci, co trwają w wierności wobec miłości Bożej. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus włada. Święty Michał, Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Siostry i bracia, przed tym wezwaniem padłam na kolana, aby podziękować za tak wielką miłość domu ojcowskiego dla nas, jego dzieci. Uwielbiam Cię, Ojcze, w imieniu całej ludzkości. Ileż do przeżycia w tak krótkim czasie. Ileż musimy wzrosnąć w duchu, aby nie upaść i żyć wiarą, Bożym miłosierdziem i Bożymi obietnicami. Matczyna opieka Maryi nie każe na siebie czekać, gdy się jej potrzebuje. Dlatego, bracia, bez lęku i z większą ufnością, bez lęku i z większą wiarą, idźmy dalej, nie słabnąc. Królowo i Matko czasów ostatecznych, ze szponów zła wyrwij mnie. Amen.